Dzień dobry, jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Dziś odcinek, który poświęcony będzie zagadnieniu niebywale praktycznemu. Mianowicie opowiem Wam o tym, jak krótko, szybko, ale przede wszystkim skutecznie stworzyć dobry i uniwersalny plan wypowiedzi, prezentacji i jakiegokolwiek wystąpienia. Jak wiadomo, dobry plan to podstawa i jak nie ma planu, to niezależnie od tego, jak byśmy byli w czymś świetni, to niestety ryzyko, że to się nie uda i nie powiedzie, jest duże. I tak jest, słuchajcie, z każdą jedną wypowiedzią, ponieważ niezależnie od tego, czy jest to prezentacja, czy to jest wykład, czy to wystąpienie na 5 minut, czy na 4 godziny, to ono musi być zaplanowane. Przede wszystkim, to już pewnie pamiętacie ze szkoły i to nawet podstawowej, a więc tej, którą każdy z nas kończył, mianowicie każda wypowiedź powinna składać się z trzech elementów: ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. I to jest w ogóle podstawa wszystkiego. Więc planując tę wypowiedź, musicie wiedzieć, co powinno być na wstępie, co jest treścią wypowiedzi, czyli jej esencją i najważniejszym elementem zawartości, a także co należałoby powiedzieć w zakończeniu. Wstęp i zakończenie to bardzo często to samo, tylko w nieco zmienionej formie, ale jeżeli chodzi o informacje, to są dokładnie te same rzeczy. A więc jeżeli przystępujemy do planowania wypowiedzi, to weźcie sobie kartkę i na tej kartce zanotujcie odpowiedź na trzy pytania. Pierwsze pytanie: do kogo mówię? Drugie pytanie: co zamierzam powiedzieć? I trzecie pytanie: jak zamierzam powiedzieć? I teraz, jeżeli sobie to napiszecie, czyli do kogo mówię, a więc kto tak naprawdę jest słuchaczem, jak duże jest to grono odbiorców, czy jest to grono, które w jakiś sposób będzie mnie oceniało, czy to jest prezentacja zawodowa, czy to jest prezentacja osobista, co ma być celem tej prezentacji, tu odsyłam do odcinka pod tym właśnie tytułem. Następnie, co mam powiedzieć, a więc wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a więc jakie są główne tezy mojego wystąpienia, co jest najważniejsze i czego nie mogę pominąć, a także to, jak mam to zrobić, czyli które elementy mojego wystąpienia są najważniejsze, które będę podkreślać, które będę zaznaczać, które będą pełnić kluczową rolę do tego, żeby to wystąpienie zrozumieć. Rozrysujcie sobie taką mapę na kartce, dzięki temu znacznie łatwiej będzie Wam się do takiego wystąpienia przygotować. To oczywiście, jeżeli chodzi o planowanie wystąpienia, nie jest cała wiedza. Będę na ten temat nagrywać jeszcze kolejne odcinki, natomiast mając już tę wiedzę, znacznie łatwiej będzie Wam to wystąpienie przygotować, czego Wam oczywiście życzę. Pamiętajcie, że ten plan jest dobrym początkiem, dobrą inicjatywą do tego, żeby zacząć sobie to wystąpienie ćwiczyć. Nie pisać je na kartce, a potem uczyć się na pamięć, ale właśnie ćwiczyć, czyli stanąć i kilka razy je powiedzieć, być może też się na przykład nagrać i obejrzeć później na telefonie, co z tego wyszło. Życzę Wam owocnych ćwiczeń, trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że ten pomysł na zaplanowanie wypowiedzi sprawdzi się u Was w praktyce. Napiszcie mi to w komentarzach, oprócz tego piszcie pytania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i do zobaczenia.